Komenda Wojewódzka Policji z Wrocławia i Dyrekcja Policji w Görlitz współpracują ze sobą od 2014 roku. Już podczas pierwszych spotkań funkcjonariusze ustalili, że jednym z największych problemów, z jakimi zmagają się policjanci, jest handel narkotykami i ich przemyt za granicę. W pierwszej kolejności postanowiliśmy przeszkolić naszych funkcjonariuszy z Policji Saksonii i z Policji tutaj Dolnośląskiej i Lubuskiej w zakresie przygotowania się do prowadzenia rozmów z młodzieżą na temat szkodliwości od zażywania substancji odurzających, a także uwrażliwienia osób dorosłych, czyli nauczycieli, pedagogów i rodziców. W tym celu Komenda Wojewódzka Policji od niemieckich funkcjonariuszy zakupiła specjalne walizki. W walizkach znajdują się atrapy narkotyków, jak i przedmioty służące do przechowywania, do rozdrabniania środków odurzających. To młynek do rozdrabniania narkotyków o budowie breloczka w kształcie piłki czy metalowa lufka, która wygląda jak gitara. Zawartość walizki będzie przedstawiana podczas specjalnych szkoleń dla rodziców i pedagogów, by w przyszłości mogli szybko interweniować, jeśli problem dostrzegą u dziecka. Zjawisko przestępczości narkotykowej wykracza poza granicę, więc ta współpraca jest konieczna i niezbędna po to, żeby się wymieniać doświadczeniami i po to, żeby ten przepływ informacji, a także czynności podejmowane wobec sprawców tych przestępstw były skuteczniejsze. Według danych Centralnego Biura Śledczego Policji w 2016 roku na terenie całego kraju funkcjonariuszom udało się przechwycić ponad 2,5 tony narkotyków, a to o połowę więcej niż rok wcześniej. Większość zabezpieczonych substancji odurzających to haszysz, ale też marihuana i amfetamina. Stellen Sie sich vor, wir sind Polizeidirektion mit der einzigen Jesteśmy jedyną dyrekcją policji w Saksonii, która graniczy z Polską. Dlatego też bardzo się cieszymy ze współpracy z Polakami i mamy nadzieję, że skuteczność w zwalczaniu przestępczości narkotykowej uda się zwiększyć. Podczas kampanii na terenie Polski i Niemiec ma się odbyć ponad 300 spotkań edukacyjnych. W ramach projektu współpracujące komendy policji mają też zakupić specjalistyczny sprzęt służący do badania i zabezpieczania podejrzanych substancji. Roczny projekt rozpocznie się w przyszłym roku, a jego koszt to 1 000 000 euro. Marta Laburda, Echo 24.